Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Chcę Wam pokazać dzisiaj pewną fasolę. Fasolę jakże ważną dla naszego kraju. Może to tak dziwnie zabrzmi. Ale zobaczcie sobie. Tutaj mam strąka. A w środku takie coś. Mówi się na nią fasola z orzełkiem. I zobaczcie, jak to w tym strąku jest. Jest strąk i trzy takie fasole. Tam w innych jest więcej. Tu na tych fasolach można zobaczyć tak mniej więcej kształt orzełka. Jest to fasola bardzo plenna. Tu tych strąków jest całe mnóstwo. Zaraz Wam je pokażę. Natomiast najpierw jeszcze raz. Proszę sobie spojrzeć, jak to pięknie tutaj wygląda. Zobaczcie sobie. Orzełek. Orzełek. I orzełek. I następny. Jest to bardzo ciekawa i bardzo plenna odmiana fasoli na suche nasiona. Tu ona teraz nie jest jakoś ładna, ale to nie jest teraz ważne. Ważne, że ma bardzo dużo strąków. Proszę sobie spojrzeć. Tu ma strąki, tu ma strąki, tu ma strąki. I ważne jest też to właśnie, że historycznie jest to dla nas, dla Polaków, fasola ważna. Komary mnie tak gryzą, że chyba nie chcą, żebym tego powiedział, ale i tak powiem. Fasola bardzo plenna, fasola niska, fasola na suche nasiona, fasola, która jest ważna dla nas pod tym względem, że ma właśnie kształt orła. Tu sobie jeszcze raz wezmę. Ma kształt orła. I to właśnie było bardzo ważne dla Polaków w zaborze rosyjskim. Uprawiali tą fasolę, to było dla nich, była dla nich troszkę jakby polskość. Ta fasola. I za uprawę tej fasoli z orzełkiem były w zaborze rosyjskim kary, no bo Polacy chcieli mieć coś związanego z polskością, a wtedy no ponoć ciężko było. Więc chwała za to, że ta fasola przetrwała. Polecam uprawę tej fasoli z orzełkiem. To był taki krótki filmik, bo komary mnie gryzą. Zobaczcie sobie, ile tutaj tych strąków jest. Jest tych strąków, tak jak już powiedziałem, bardzo dużo. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Jeszcze wspomnę, że mam taki dłuższy troszeczkę filmik poświęcony tej fasoli z orzełkiem. Zapraszam do jego obejrzenia. Link będzie w opisie pod filmem, jak również zaraz Wam się ten filmik wyświetli. Trzeba tylko kliknąć. O, ale strąg. Pozdrawiam.